W sobotę odbyła się konferencja naukowa Potęga leczenia żywności roślinnej i probiotyków. Gościem specjalnym była dr Ewa Dąbrowska, autorka postu warzywno-owocowego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Nasze zdrowie zaczyna się na talerzu. Nasze zdrowie jest ściśle związane z jakością gleby. Najpierw musimy zadbać o zdrową glebę, bo ona się bezpośrednio przekłada poprzez swój mikrobiom, poprzez swoje życie biologiczne, przekłada się na nasz mikrobiom, na nasze życie i na nasze zdrowie. Tymczasem ogromna ilość pokarmów, które spożywamy, jest pozbawiona minerałów potrzebnych w naszej diecie. Musimy zmniejszyć stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, podkreślał prezes Probiotics Polska Sławomir Gacka. Przyroda ma proste rozwiązania. My to widzimy, można doskonale wykorzystać i widzimy, że wiele wyrobów, wiele płodów, one mogłyby zupełnie inaczej być kwalifikowane, inne mieć koszty wytworzenia, gdybyśmy się uwolnili od wszelkich obciążeń. Zdrowa żywność służąca konsumentom to jedno. Po drugiej stronie łańcucha znajduje się rolnik, dla którego produkcja żywności musi być opłacalna. Nie może być on obciążony kosztami. W tej chwili żywność ma być tania i bezpieczna, ale to zdecydowanie za mało. Trzeba znaleźć takie technologie, które spełnią ten warunek producencki, że będzie to produkcja opłacalna i że produkt uzyskany będzie miał cenę, która skłoni konsumenta do sięgnięcia po ten produkt. O tym, że człowiek ma w genach umiejętność do samouzdrawiania, od lat przekonuje dr Ewa Dąbrowska, autorka postu warzywno-owocowego. Zachęca do sięgania po naturalną żywność. Post warzywno-owocowy nie wiąże się z ryzykiem. Jedynie tylko jeśli pacjenci przyjmują leki, to wymagają po prostu kontroli lekarskiej. Coraz więcej osób, które zmagały się z chorobą, po przejściu postu warzywno-owocowego pokonuje schorzenia. Przykładem jest pani Klaudia. Przeszłam kiedyś post taki dr Ewy Dąbrowskiej. No i wyleczyłam się skutecznie. Zrobiłam reset na poziomie komórkowym, tak jak pani doktor o tym mówi. I pozbyłam się chorób, które takich przewlekłych, RZS, zapalenia, reumatoidalnego zapalenia stawów i astmy oskrzelowej. Jakość gleby ma wpływ na nasze zdrowie. Żywność pochodzenia roślinnego ma właściwości lecznicze, podkreśla koordynatorka konferencji Iwona Zych. Konferencja miała na celu uświadomić naszego odbiorcę, naszego konsumenta, jaki ważna jest istota uprawy probiotycznej, naturalnej, ekologicznej, która ma wpływ właśnie na zdrowie człowieka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.